wystawa jest wyjątkowa o tyle, że stanowi 31 czarno-białych fotografii autorstwa pana Jacka Gajdy. Pan Jacek z zawodu jest lekarzem weterynarii, ale z pasji i takiej miłości do innych zajęć jest fotografem. Swoje pracę prezentuje w naszej galerii po raz pierwszy. Jest to jego indywidualna wystawa. Zaprosiliśmy pana Jacka wcześniej do udziału w wystawach zbiorowych, również organizowanych przez Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, a tym razem jest to wystawa indywidualna, tak jak wspomniałam, będzie eksponowana do końca czerwca tego roku i o wyjątkowości tej wystawy stanowi to, że są to fotografie wykonane w starym stylu, technice, ale myślę, że o tym opowie już sam autor. Zdradzi troszeczkę technikę warsztatu swojego. A na fotografiach mamy zarówno Jarosław uwieczniony, ale też wyjątkowe miejsca, bo są Szumy, bo są Bieszczady, bo to są wyjątkowe ujęcia natury, ale też jest jedna wyjątkowa fotografia psa. Myślę, że ma to też związek z tego, że ta miłość jest nie tyle właśnie powiązanie fotografii, ale i zwierzęta cały czas się przewijają w tych fotografiach. Tu pan Jacek wybrał, tak jak wspomniałam, 31 fotografii takich pomieszanych, żeby można było zobaczyć przekrój warsztatowy tych zdjęć pana Jacka. Także serdecznie zapraszam państwa do obejrzenia tej wystawy, bo warto. A jeszcze nie wspomniałam o jednej rzeczy, że w dniu wernisażu prezentujemy aparaty pana Jacka. Są naprawdę wyjątkowe, niektóre zabytkowe, więc tym bardziej warto wstąpić do Ośrodka Kultury i zobaczyć. Fotografuję już od dawna, ponad 40 lat, w związku z tym, no jak gdyby to rozwijało się przez wiele lat, z jakimiś tam mniejszymi przerwami, no a w ostatnich latach jak gdyby powróciłem do tego mojego zainteresowania, do tej pasji i rozwijam ją bardziej. Właściwie sensem tej fotografii mojej jest wykonywanie odbitek i prac, nie tylko gromadzenie ich w komputerze i wieszałem je w poczekalni u mnie w przychodni weterynaryjnej. No i klienci zauważyli, jeden z klubów fotograficznych w Jarosławiu, ATES-70, prezes tego klubu zauważył te prace, zaprosił mnie do współpracy, no i z nimi wystawiłem kilka prac po raz pierwszy, no a potem jakoś to już poszło, zostały zauważone i no i tak udało się, że stworzyłem tą wystawę. Fotografuję aparatami analogowymi. To jest fotografia analogowa, którą część prac wykonuje w ciemni, odbitki, no bo to jest taki sens tej fotografii, no a część po prostu negatywów skanuje i potem no, w sposób już taki współczesny obrabiam i są one drukowane. Także głównym moim jak gdyby drogą w fotografii jest fotografia analogowa. Każda forma wyrazu doprowadza do jakiegoś celu, więc każdy sobie wybiera jakąś drogę, którą lubi. No ja lubię tą taką tradycyjną fotografię, ten klimat, ten negatyw, zapach chemii, całą otoczkę wokół tej fotografii i to mi sprawia przyjemność.
Wystawę możemy obejrzeć do 30 czerwca tego roku, także serdecznie zapraszam.